Mieszkańcy osiedla numer 1 w Działdowie nie mogą doczekać się budowy kilku ulic. Szczególnie, że władze poprzedniej kadencji złożyły pewne przyrzeczenia. Jest tam w preliminarzu 150 tysięcy na ulicę Traugutta i Traugutta znaczy się i ulicę Reymonta na wykonanie dokumentacji. No zwracam się z taką zapytaniem i zapytaniem mieszkańców, bo panie burmistrzu, muszę powiedzieć taką rzecz, że w poprzedniej kadencji wnioski były składane i w preliminarzu były ujęte te pieniądze i dokumentacja nie została zrobiona. No mam nadzieję, że przy tych nowych wybranych władzach dokonana zostanie po prostu przyrzeczenie burmistrza, które było składane na zebraniu mieszkańców, że wnioski te zostaną zrealizowane. To nie jedyny problem zgłaszany przez przewodniczącego zarządu osiedla numer 1 w Działdowie. Chodzi o bezpieczeństwo. Druga sprawa. Zwracają się mieszkańcy i pan chyba jest wiadomo i ciągle oczekują odpowiedzi na mieszkańcy ulicy Sikorskiego, Traugutta i Reymonta. Jest to nasze osiedle jako osiedle rozwojowe i wie, o co się rozchodzi? Rozchodzi się o wybudowaniu przynajmniej na końcach ulic Traugutta i Reymonta po dwa słupy oświetleniowe ze względu bezpieczeństwa. Ostatnio idzie ciągle hasło, słyszymy bezpieczeństwo i bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo niestety na nowo wybudowanych osiedlach jest zaniedbane, a zwłaszcza ulica Sikorskiego. No Sikorskiego ulica w ogóle jest bez oświetlenia. Zastępca burmistrza Andrzej Wiśniewski uspokoił mieszkańców. Na dzień dzisiejszy jest wykonywana dokumentacja na odwodnienie tego osiedla, na odprowadzenie wód opadowych. No jest tam pewien problem, niemniej na pewno sobie projektant z tym problemem poradzi. Następnie po wykonaniu takiej dokumentacji na odwodnienie przystąpimy do wykonania dokumentacji na wykonanie dróg osiedlowych i oświetlenia. Także te sprawy związane z dokumentacjami będą w tym roku kalendarzowym załatwione. Podejrzewam, że przy konstruowaniu budżetu na 2016 rok będą już te drogi tam w jakiejś części uwzględnione i się przystąpi w 2016 roku do budowy tych dróg. Obietnica, choć z poślizgiem, zostanie więc dotrzymana, a asfaltowa jezdnia i oświetlenie mają szansę pojawić się na omawianych ulicach już w przyszłym roku.